Cześć, witam Orski, bardzo serdecznie, ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl i mam dzisiaj dla was całkiem ciekawy news. Jesteśmy dokładnie tydzień po tym, jak kobiety z WWE po raz kolejny utworzyły nowy rozdział w swojej dywizji i wzięły udział w Women's Royal Rumble matchu. Stephanie McMahon, jak i cała dywizja kobiet nie zwalniają i już niedługo będziemy świadkami pierwszego w historii Women's Elimination Chamber matchu. I to tak właściwie jest cały temat dzisiejszego odcinka. Jak wiemy, kobiety w Elimination Chamber nie będą walczyć o miano pretendentki, tylko o sam tytuł, o Raw Women's Championship. Obecna mistrzyni Alexa Bliss stanie do walki z 5 innymi kobietami w obronie swojego tytułu. I to jest ciekawe, ponieważ Stephanie McMahon, zapowiadając Women's Elimination Chamber match, nie powiedziała, kto będzie brał udział w tej walce. Wiemy tylko i wyłącznie jedną uczestniczkę, czyli Alexa Bliss. Jednak patrząc na obecną dywizję kobiet na Raw, nie ciężko się domyślić, jaka będzie pozostała piątka. W internecie pojawiło się jednak zdjęcie prezentujące cały skład 6 kobiet podpisanych jako First Ever Women's Elimination Chamber Match. Spot reklamowy został otworzony podczas jednej z gal USC w Las Vegas i można uznać, że ta szóstka będzie tą szóstką oficjalną. Tak więc na danym zdjęciu widzimy takie osoby jak Bayley, Sasha Banks, Nia Jax, Raw Women's Champion Alexa Bliss, Sonya Deville i Mandy Rose. I trzeba przyznać, że jest to taki skład, który można byłoby oczekiwać. Mamy Bayley, mamy Sasha Banks, czyli te dwie kobiety na Raw, które nie mają tak naprawdę swojego obecnie miejsca. Nia Jax jako ten potwór, jako to największa z nich i teoretycznie jako ta, która powinna z pojedynków zwycięsko wychodzić. No i dwie osoby z Absolution, prawdopodobnie prowadzone przez Paige. Jesteśmy ciekawi, czy najbliższe Monday Night Raw potwierdzi przynajmniej ze 2-3 uczestniczki owego pojedynku i dopiero wtedy dowiemy się, czy ten wyciek tak naprawdę przedstawił nam cały skład. Jeśli wy macie osoby, które uważacie, że powinny znaleźć się w tym pojedynku, a się nie znalazły, dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie nas bardziej wesprzeć, zajrzyjcie do naszego Patronite, link znajdziecie w opisie i dołączcie do What is Wrestling Hall of Fame. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.